codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Kasia Prała-Tydzik w radiowym studiu. Bartosz Skopiński również. I Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Super. Mamy, nasza trójca czeka na wasze telefony. Tak, 726 114 114. Emocje po mundialu powoli opadają. Kurz opada, a my oczywiście z początkiem tygodnia w temacie dla reportera czekamy na wasze nowe pierwsze zgłoszenia, ewentualnie kwiaty i motyle, ewentualnie też co możecie jeszcze zrobić? Zgłosić nam nowe tematy, albo się przypomnieć. Albo życzenia złożyć. Tak? No a czemu nie? No to bardzo już, proszę. Wiesz, ostatni poniedziałek przed świętami. Jak już dzwoneczki mamy, to możemy tak się tutaj pobawić też w życzenia. A jeśli chodzi o klimat świąteczny, to tak było wczoraj na targowisku w Głogowie, gdzie odbył się jarmark adwentowy i można było się zaopatrzyć w różności, począwszy od oczywiście wędlin, ale też i choinki, stroiki, różnego rodzaju rękodzieło, sery, ciasta. W co się zaopatrzyłeś? Mnóstwo tego było. Ja wróciłem z ciastem. Z koło gospodyń wiejskich. Jestem, powiem ci, zdziwiony, bo liczyłem, że z serkiem albo z szyneczką. Ja obstawiałam szynkę albo boczek. To mam, że tak powiem, inne źródło zaopatrzenia. Natomiast co do... Jest telefon. Tak, telefon, odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja dzwonię z Bogowa. Chciałem poinformować, nie wiem, drogowca jak zwykle nas pali, ale no jest jedno wielkie lodowisko tutaj na rondzie koło ulicy Kołontaja i właśnie tego słynnego placu, w którym był ten jarmark, także proszę zadzwonić do służby ewentualnie, żeby cokolwiek z tym zrobić. Dobrze. Za chwileczkę przekażemy. Dziękujemy serdecznie. A przy okazji telefonu od naszego słuchacza, no to zdecydowanie dzisiaj noga z gazu, bowiem jest ostrzeżenie z Biura Prognoz Meteorologicznych dla powiatu głogowskiego. Marznące opady deszczu. Co prawda od 12 do 22 prognozowane na dziś, ale jak widać już jest ślisko, tak więc zdecydowanie ostrożnie. Ja przyznam się szczerze, że nawet jak są dobre warunki pogodowe, to i na tym rondzie można wpaść w poślizg. Tak, tak. Orląt Lwowskich przy tam... Nie wiem, czy to zależy przy pływalni, od wyprofilowania asfalt, tak, nie wiem, dokładnie. Kąt nachylenia, nie mam bladego pojęcia. Jedno jest pewne, można wpaść w poślizg. Tak, trzeba tam uważać. Na tych rondach. No a też przy okazji przypominamy, drodzy słuchacze, no że dzisiaj już plusowa temperatura, więc te mrozy troszkę będą puszczać, a jak będą puszczać i delikatnie jeszcze gdzieś tam przy gruncie przymarznie, no to ślisko będzie. No już jest, jak wiemy, od naszego słuchacza na rondzie, tak więc tam generalnie wszędzie jedź się ostrożnie, ale w tym miejscu, jak ostrzegał nasz słuchacz, no to trzeba zdecydowanie uważać. Tak. 726 114 114. Czekamy, drodzy słuchacze, na wasze kolejne telefony. Tam o szynkach gadałeś. Słucham? O szynkach gadałeś. Tak, no to jak ci, którzy nie byli, to mogą sobie zobaczyć, jak to wyglądało na zdjęciach. Były też fantastyczne drewniane szopki wykonywane, piękne gnomy takie, które pilnowały stoiska sołectwa Kurowice. Zresztą właśnie tam zaopatrzyłem się w pyszne ciasta. Obłędny jest makowiec, już końcóweczka została w domu. I no naprawdę nie żałuję, że to miało być na święta. Nie, to miało być do niedzielnej kawy. Okay. Nie, takiej karteczki został tu na święta? Nie. Widzisz, no dobra. Na święta będą pieczone własnoręcznie, że tak powiem. A co dobrego? A nie wiem, to już żona zdecyduje. Dzwoń do żony, pytaj, bo co wiedzieć. No nie wiem, czy się wpraszać, czy nie. Dobra, drodzy słuchacze, my tutaj czekamy na wasze telefony 726 114 114. Wydzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego, dajecie nam znać, co tam jest do poprawy, co jest do zrobienia. Tutaj był już telefon z ostrzeżeniem dla wszystkich kierowców, żeby uważać na rondzie przy ulicy Kołontaja, więc jeśli ktoś tam będzie podróżował, to proszę faktycznie mieć to na uwadze, tak jak i mieć na uwadze to, że wszędzie w regionie może być ślisko. No. A teraz co? A teraz 20 minut po 9, a wy nie dzwonicie. Tak jak jeszcze chwilę poczekamy. Ja myślę, że więcej telefonów będzie jeszcze bliżej 24 grudnia, bo wtedy to coś czuję, że naprawdę się rozdzwonicie z życzeniami. Natomiast jeśli macie jakieś życzenia, co by poprawić w regionie, no to was zachęcamy. Tak. Do telefonowania. Czego sobie życzycie?
Może nie przed świętami, ale po świętach. Ach, zwrócić uwagę miałem na jedną rzecz. Wczoraj właśnie od ronda, jak to rondo się nazywa teraz, widzisz, przypomnij mi, przy ulicy Piaskowej, Piastowskiej. To wiemy, o które chodzi. To pierwsze, nie to drugie. W sumie to od Orląt Lwowskich do tego drugiego ronda nie było światła. Nie wiem, czy dzisiaj będzie. No. To tak solidnie nie było światła, bo widziałem, że też nie było przy fragmencie Daszyńskiego od parku rowerowego. W weekend nie było też na Rudnowskiej, bo jechałem tamtędy, tak więc nie na całej, ale na pewnym fragmencie była ciemnica, także myślę, że naprawią to w najbliższym czasie, żeby można było w sposób bezpieczny tamtędy jechać. Także to na pewno nie są jakieś, nie wiem, uszczuplenie, w sensie, no... Oszczędności, właśnie. Oszczędności, tylko raczej jakaś awaria. Dobra, no to co, gramy utwór. Nie ma telefonów, to zagramy utwór świąteczny. Może was natchnie do tego, żeby do nas dzwonić, bo do 9.45 czekamy. Śnieg cicho pada, tak. Ciekawe gdzie, w górach na pewno, natomiast u nas to raczej marzenia ściętej głowy. Bardziej przygotujmy parasole i kalosze niż jakieś ciepłe obuwie, bowiem ile tam w Wigilię? 10? 12. Ale spoko, w Karpaczu 8. I też opady deszczu niestety. No, jestem pewien, że w nocy będą przymrozki tam w górach, natomiast no, w dzień 8 stopni w Karpaczu i deszcz 24, no to powiem wprost, to jest szok. Ocieplenie klimatu i to zdecydowane. No, tutaj ocieplenie klimatu, a w Warszawie minus 11. Moglibyście też ocieplić klimat tematu dla reportera i do nas na przykład zadzwonić. O, na przykład jakiś ciepły telefon by się przydał. Gorący wręcz, z jakimś gorącym tematem. Może za chwilę się faktycznie nasi słuchacze rozdzwonią i rozgrzeją do czerwoności nasz telefon. 726-114-114. Ten numer telefonu jest oczywiście do waszej dyspozycji. Doskonały weekend za lekkoatletami Piasta Głogów, LKS-u Polkowice i Sokoła Lubin. Startowali w Zielonej Górze z bardzo dobrymi wynikami, z wieloma życiówkami, z miejscami na podium, tak więc lada moment zerknijcie sobie na miedziowe.pl i tam dowiecie się, jak poszło zawodnikom królowej sportu właśnie z Polkowic, z Lubina i z Głogowa. Zachęcamy. Ale mamy dobre wiadomości. Tak, jakie? Inwestycja w Koźlicach zrealizowana, droga ukończona, jest też chodnik. Prezent na gwiazdkę dostali mieszkańcy Koźlic. Elegancko, super. Także Koźlice w gminie Gaworzyce doczekały się nie tylko remontu drogi, wieś zyskała także chodnik, którego nigdy tam nie było. Inwestycje zrealizował powiat polkowicki. W sumie od 2015 roku w tej miejscowości samorządowi udało się wyremontować 4 km dróg. No i super, jest bezpieczniej. Tak, i a teraz jest telefon. I dla rowerzystów. No to odbieramy, słuchamy. No to dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekacie na miły telefon, więc chciałabym się to dzielić miłym spostrzeżeniem. Dość często korzystam z taksówki 19686. Tydzień temu spotkała mnie miła niespodzianka. Mianowicie, taksówka jak zwykle podjechała punktualnie. Dowiozła mnie szczęśliwie na miejsce i byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy w pewnym momencie patrzę, kierowca wysiada z taksówki, podchodzi, otwiera drzwi i pomaga mi wysiąść z taksówki. Tyle czasu już jeżdżę tymi taksówkami, a ta niespodzianka spotkała mnie po raz pierwszy. I o dziwo, taksówkarz, no stosunkowo bym powiedziała, młody, bo około 40. Ja prawie 80. Gdyby to częściej się zdarzało, to byłoby pięknie, bo świadczyłoby o tym, że dbamy o seniorów, o ludzi niesprawnych. No i o kulturalnym zachowaniu kierowców. No to naprawdę bardzo miła niespodzianka, choć nie także powinna być to niespodzianka. W tym przypadku prosiłabym o kwiaty i motyle dla kulturalnych kierowców nie tylko taksówek,
ale nawet we własnych domach dla własnej babci czy dziadka, wszystko jedno. Pomagajmy ludziom starszym. Dziękuję. I niech to będzie hasło na dziś. Pomagajmy ludziom starszym. No to też i kwiaty, i motyle. Bardzo dziękujemy oczywiście za ten telefon. Miejmy nadzieję, że takich kierowców faktycznie będzie coraz więcej na naszych drogach. W ogóle kultury na naszych drogach mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Tego sobie możemy życzyć na święta. Tak. 726-114-114 na zegarku 9:29. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę. No i pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy w tym roku do nas telefonowali w temacie dla reportera. No mamy nadzieję, że w większości przypadków to nam się udało załatwić wasze sprawy, w cudzysłowie załatwić, bo my oczywiście tylko dajemy znać dalej, no ale mamy nadzieję, że jakoś gdzieś tam wam pomogliśmy. Może nie wszędzie, bo wszędzie się nie da. No to wracamy do was. Z dzwoneczkami. Tak, i wy się dzwonią. I czekamy na wasze telefony. Jeszcze w tej chwili uzupełniałem informacje o startach głogowskich lekkoatletów. Głogowskich, bowiem wcześniejsza grupa z Piasta, z LKS-u Polkowice i z Sokoła Lubin już w portalu, ale jeszcze od jednego trenera otrzymaliśmy informacje o tym, że skoczkowie z Głogowa zdominowali też konkurencje skocznościowe na meetingu w Zielonej Górze, tak więc za chwileczkę też dodamy. Narciarscy. Nie, narciarscy to tak czy inaczej, jak już opadł kosz po mundialu, to w końcu będzie można wrócić do skoków narciarskich. No, bo Dawid Kubacki świetnie się spisuje. Bo jest się z czego cieszyć. No jest, jest, tak jak mówisz. Wczoraj w Engelbergu wygrał, bardzo nas to cieszy. Dziś natomiast, drodzy słuchacze, o godzinie 10:15, to trzeba dopowiedzieć, audycja na naszej antenie. Fundacja Przystań w Ścinawie podsumowała ministerialny projekt pod nazwą Twórcza Przystań dla Seniorów. Pięknie. Także jeżeli ktoś chciałby więcej szczegółów na ten temat znać, no to musi nas dać głośniej o 10:15. Tak, to było ponad pół roku spotkań, wyjazdów, udziału w ciekawych warsztatach, a przede wszystkim miłych spotkań i nawiązania nowych przyjaźni. My mamy nadzieję, że za chwilkę nawiążemy nowe połączenie z wami, drodzy słuchacze, a może to i będzie nowa wielka przyjaźń, miłość. 726-114-114. To pojechałeś teraz. No, wiesz, jakoś tak chciałem zachęcić naszych słuchaczy do telefonowania. Ale myślę, że jak będzie jakiś temat, to nie trzeba was zachęcać. Wy numer doskonale do nas znacie i będziecie dzwonić pod ten właśnie numer. No to co, gramy dalej utwory. Jak tylko oczywiście pojawi się telefon, to odbieramy i rozmawiamy sobie. Do 9:45 czekamy. 726-114-114. Dzień dobry. Słuchamy. Tak, jesteśmy na tego. Tak, na jesteśmy tego, na antenie. No. Ja tu dzwoniłem, chyba 2 tygodnie minęło, wie pan. Chodzi o te liście przy ulicy Sienkiewicza, ten długi blok. Nic nie zrobili? Nic się tu nie zgłasza, panie. Wiatr nam nadmuchuje te liście, bo posprzątane już tutaj te żywopłoty chodzi. Mm. I nikt tutaj nie tego. To do Urzędu Miasta należy ten teren, wie pan. Między wieżowcem a tym tutaj, wie pan, blokiem, tym długim. No. Mm. No jak, właśnie. Jak ta sprawa się załatwia? Jak nie, to pani Ilona może z Lubina przyjedzie załatwić tę sprawę. Jak z Lubina, to Iwona. Tak. Dobrze, no, no, przypomnijmy się, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Ale a temat. Tak. To nieładnie tak, bo tutaj ta waka jest uschnięta, prawie leży. No. Co uschnięte? A jak ja te podmucha, to wszystko tutaj, wszystkie liście tu prawie u nas. Co leży uschnięte? No pewno, panie, tabaka, można papierosy kręcić, jakby ktoś się opatrzył. A że jak, jak tytoń to wygląda? Ale panie, tych liści jest grubo, bo to pole takie, te duże drzewo jest. Mm. No i oto kłopot jest, panie. No to trzeba będzie ściąć te topole. No panie, ale to już 2 tygodnie minęło, tu nikt nie załatwia się. Nie wiem, pan się boi, czy coś tego. Tak, bo my się bardzo boimy tych od sprzątania, bo no można dostać lagu. Na rowerze tu zobaczy. O, jak to wygląda ta sprawa. Postaram się. No, nie jest tak źle, bo ja też jeżdżę na rowerze, panie. No, to no. Dobrze, to dla kondycji dobrze. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Zdrowia życzymy. Tak, zdrówka. Ale jak nasz słuchacz jeździ na telefonie, chciałem powiedzieć, jak jeździ na rowerze, to na pewno cieszy się niezłym zdrowiem.
726-114-114. No drodzy słuchacze, co my możemy na liście? No, no zgłaszaliśmy na pewno to. To nie jest też tak, że... No, liście dobra. Opadły i następnym razem są przewiewane. Wezmę na grabki następnym razem i pograbię. Skoro cały wieżowiec nie potrafi, to ja to zrobię. 726-114-114, drodzy słuchacze. To jest numer do nas. I jeszcze 6 minut. Jeszcze do 9.45 troszkę zostało czasu, więc spokojnie możecie zadzwonić, nas poinformować o tym, co tam ciekawego w regionie, tak. Albo co tam ciekawego u was. Albo o tym, co się wydarzało, to w galeriach zdjęć na miedziowe.pl. Możecie sobie pooglądać na przykład, jak młodzi artyści zaśpiewali dla Amelki w klubie Mayday. To miało miejsce w sobotę. Też można sobie zerknąć na galerię zdjęć Iwony z 6 biegu imienia księdza Jerzego Gniatczyka, to w Polkowicach. Ponad 200 biegaczy rywalizowało na trasie właśnie z rynku w kierunku kopalni i później dalej ulicami miasta. Tak więc jeśli chcecie wrócić pamięcią to, co działo się w weekend, no to zachęcamy was właśnie do odwiedzin działu Galerie Foto w portalu miedziowe.pl. A jeśli chcecie zaplanować to, co przed wami, to oczywiście dział co gdzie kiedy się poleca i nie przegap. Znów można sobie ciekawe rzeczy zaplanować, na przykład jutrzejszy koncert w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie o godzinie 18:00, koncert Przemka Bielawy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ostatni w tym roku koncert w ramach cyklu Bardowie pod wieżą. Zachęcam, no, tym bardziej, że wstęp jest jak zwykle wolny, a niemal dokładnie 2 lata temu. No właśnie Przemysław Bielawa zainaugurował cykl poetyckich koncertów pod wieżą Głogowskiego Zamku i tym razem jego koncert będzie zwieńczeniem drugiej już edycji tego cyklu. Artysta nie tylko przypomni się ze swoim dotychczasowym repertuarem, ale jutro też usłyszymy zupełnie nowe kawałki. Się tak zastanawiam, że w palce tym gitarzystom nigdy nie zimno. No, grzanie muszą mieć. Nie sądzę, żeby koncert był na dworze w taką pogodę. Dlaczego? Mówisz? No a co, komu to? Chyba zadzwonię do Przemka i się dowiem. Gorąca atmosfera, stary. Atmosfera. A koncerty sylwestrowe też zawsze są najczęściej na dworze. No właśnie, no, ale to mają takie sceny, to dmuchawy tam są takie cieplejszym powietrzem. Albo playback. Albo playback, tak. To z drugiej strony może być też playback. Dobra, zostały nam 4 minuty. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś temat, to proszę dzwonić. 726-114-114. Ale żeby nie było, Przemysław Bielawa z playbacku nie będzie grał. Nie, 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 nie. 100% żywo będzie. Tak, na żywo. No, także na żywo będzie grał. Tak, zapraszamy jutro na 18:00 do muzeum w Głogowie na ten koncert. A zapraszamy też do telefonowania. 726-114-114. To pa. tak krótko chciałeś zakończyć temat dla reportera. No 9.45 wybija, drodzy słuchacze. Będziemy czekać na was jutro. Mamy nadzieję, że tych telefonów będzie zdecydowanie więcej niż dziś, bo przecież dla was tutaj jesteśmy codziennie od poniedziałku do piątku, od 9.15 do 45, dlatego na jutro zapraszamy. Dobrze, że nadzieja umiera ostatnio. Tak sobie czekamy ostatnio na te wasze telefony, ale mamy nadzieję faktycznie, że jak coś wam po głowie będzie latało, to zadzwonicie. Mieliście. Tak, 726-114-114. Zapraszamy jutro. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.